Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Kredyt Union. Zapraszamy. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Firma Wojtek's Painting oferuje usługi malarskie wnętrz mieszkalnych i elewacji domów. Prace wykonywane są szybko, solidnie i po konkurencyjnych cenach. Dzwoń 647 282 64 44. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep, naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. November, make remembrance more than something you feel. Make it something you do. Learn about Veterans Week activities in your community at veterans.gc.ca. Nasza Polska Credit Union oferuje obecnie mortgage, pięcioletni zamknięty, ze specjalnym oprocentowaniem 3,75%. Skorzystaj z okazji. Telefon 1-888-558-5506. Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza informuje swoich członków i klientów, że wszystkie biura naszej instytucji będą zamknięte w Remembrance Day, to jest w piątek 11 listopada. Korpus Pomocniczy Domu Kopernika zaprasza na świąteczny bazar w sobotę 5 listopada od godziny 9 do 14 do nabycia wiele wspaniałych prezentów. Ozdoby choinkowe, biżuteria, obrazy, książki, zabawki. Stół z wypiekami domowymi, gorące dania, pierogi, kotlety, kiełbaski, herbata, kawa i pączki. O godzinie 14 losowanie loterii. Dochód z bazaru przeznaczony zostanie na potrzeby mieszkańców domu Kopernika. Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego, Orzeł Strzelecki oraz Janusz Machulec i Grzegorz Waśniewski zapraszają na wystawę pod tytułem Józef Piłsudski – Wskrzesiciel Polski. Zorganizowana z okazji Dnia Niepodległości ekspozycja będzie miała miejsce 6 listopada od godziny 9.30 do 14.30 w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Królowej Polski przy 625 Middlefield Road w Scarborough. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto oraz Centrum Europejskich, Rosyjskich i Euroazjatyckich Studiów na Uniwersytecie Torontońskim zapraszają na wykład profesora Artura Nowaka-Fara, dziekana Wydziału Prawa Europejskiego na Warszawskiej Akademii Ekonomicznej pod tytułem Polish European Union Presidency – Role in EU-Wide Crisis Management. Wykład odbędzie się we wtorek 8 listopada o godzinie 4 po południu w Monk School for Global Affairs w North House przy Devonshire Place w Toronto.
Stowarzyszenie Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza na 54. doroczną galę charytatywną w sobotę 12 listopada o godzinie 6 wieczorem w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Tegoroczny bal pod tytułem The Discovery Ball odbywać się będzie w ramach obchodów setnej rocznicy otrzymania przez naszą wielką uczoną, patronkę stowarzyszenia, drugiej Nagrody Nobla. Cicha aukcja, loteria z nagrodami. Do tańca gra zespół A Village Sound. Dochód z balu przeznaczony zostanie na rzecz domu seniora Copernicus Lodge. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza do uczestnictwa w obchodach 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W niedzielę 13 listopada o godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki przy 12 Denison Avenue odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Po mszy nastąpi przemarsz pod budynek ratusza torontońskiego, gdzie odbędzie się oficjalna uroczystość i podniesiona zostanie polska flaga. Na obchody święta niepodległości zaprasza także okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W niedzielę 13 listopada o godzinie 11 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe odprawiona zostanie msza święta za ojczyznę, a o godzinie 12 przemarsz oraz krótka uroczystość i złożenie wieńców pod pomnikiem patrioty. Milenijne Sanktuarium Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystości poświęcenia placu Jana Pawła II przed nową świątynią oraz przekazania relikwii krwi błogosławionego Jana Pawła II w niedzielę 13 listopada o godzinie 11 przy 1252 Stills Avenue West w Brampton. Uroczystą mszę świętą odprawi i homilię wygłosi metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w asyście księdza biskupa Mateusza Uszczyckiego i kapłanów. Po mszy świętej o godzinie 13.30 w Pearson Convention Center przy 2638 Stills Avenue East odbędzie się uroczysty bankiet z wieloma atrakcjami. Występ zespołu Gang Marcella, loteria z cennymi nagrodami. Do tańca gra zespół non-stop. Złamano już tyle serc. Katolickie Studium Młodych zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Religijnej. Zgłoszenie można dokonywać jeszcze do końca miesiąca na stronie festivalofsong.ca. Złamano już tyle serc. W pełnym koncercie wystąpi w sobotę wspaniały zespół z Polski Gang Marcella. Wspominać nawet żal. A na zakończenie festiwalu wystąpi najbardziej znany piosenkarz chrześcijański, gość ze Stanów Zjednoczonych, John Michael Talbot. Zapraszamy Centrum Jana Pawła II 18, 19, 20 listopada. Szczegóły pod adresem festivalofsong.ca lub w radiu KSM codziennie o 8 wieczorem ze stacji AM 530. Chór dziecięcy Stokrotki z Hamilton zaprasza na doroczny bankiet dekoracyjny, podczas którego odznaczeni zostaną członkowie chóru. Bankiet odbędzie się 19 listopada o godzinie 18.30 w Domu Polskim przy Barton Street East w Hamilton. Do tańca gra zespół Impress. Smaczna kolacja i występ Stokrotek. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.